Siemanko, witam wszystkich gorąco, jestem Bonkol i gramy w Rainbow Six Siege. Dzisiaj po prostu już, znaczy dzisiaj, pewnie widzieliście dwa poprzednie odcinki. Siedzimy dzisiaj długo, nagrywamy. Także ekipa Jarokowa, jak widzicie. Z kim ja gram? Ja gram Rok, Berdol, Graba i Łosiu. Wracamy i rozmawiamy, gramy. Bo się wszyscy tu schodzą. Ej, możecie mnie przesunąć czy coś? Co tu się stało? Bo ja się nie mogę sam ruszać. Ej, Bonkosiu, tam. Roka do Roka. Żmiju tu. Ja to Juhi tu, HS. Bonkol tu. Wypadł. Poszli się na góry, czujesz, stary? A ja już? Berdol to jest Adaś? Tak. No tak. No kurde, siema Adaś. Siema grała. No nie wiesz, co się dzieje. No. Poprzerzucali, okej. Okay. Za dużo się o przerzutach mówi ostatnio. Dobra, jedziemy. Uwaga na żmijkę. A to jest bomba! To jest bomba? Pumba. No, to żmiju tutaj nie ma szans. Pójdę na górę, rozłożę tarczę, jakby co. Zostawię wam tu jedną. Garaż parę. Wzmacniamy? Najlepiej? Pierki tak, no to gdzie stawiasz te blokady? Żeby granaty nie wylatywały. Wiesz co, no tutaj w garażu, bo jest duża przestrzeń, mi się wydaje, tak. A, czyli tutaj dwa, do tej drugiej jeden, nie? Wiecie, no. Pingijcie mi. Dobra, tu znalazłem ping. Jest jeszcze jakiś ten otwór? Tu jest. Bocik. Tak, ten jeden mam, a jeszcze jeden. Znaleźli bombę, no. Kurde, mogłoby być chociaż pokazane, czy masz armor, czy nie, no bo to jest bez sens. To jest jedyna. A ja nie wiem, czy armor jest jakoś graficznie przedstawiony, że inaczej nie, się... Chyba. Nie, nie? Znaczy, że nie. Wyglądasz inaczej? Chyba nie. Nie. Nie, to nie wydaje mi się. Wzmocniliście tutaj? Dobra. Opsa. Coś się dzieje na pięterku. Znaczy na parterze. Kurde, jaki... Rozwalają garaż, po lewej stronie rozwalają. No to chyba zmyła, nie? Nie wiem, ja nie mogę nic zrobić. Tutaj jest, o kurde, o, fuck. Pomoc. Hilfe. Jak tam musi uciekać? O, chyba schody. Dobra, rozwaliłem, co, chciał rozwalać drugi garaż. Seto, schody. Schody do garażu. Dobra, ktoś wlazł na pułapkę. Easy. Położyłeś tam pączka? Jeszcze ktoś tam jest grała? Nie wiem, shit. Wiesz co? Ktoś z zewnątrz strzelał. Sparteru, już mnie zauważył. O kurde, gruszki! Fuse! Jest! Jeszcze on jest żmił, dobry w tą jest gierkę. Ale jak to szybko wybuchło, te gruszki, ty? Juhi wam schodzi z góry, ale nie wiem, którymi schodami. Żmiju wam chodzi z góry z tym wejściem, co Graba tam gdzieś dostał, kurde, pierwszego pita. Dobra, Żmiju też mnie zabił, bo jest na dworze. Kto jeszcze? Schody, on tam schodzi, tam jest Żmiju. O właśnie, ty patrzysz. Ale daj mu zejść, nie musisz się przejmować, no. Daj mu wejść. I na górze, i nad tobą był jeden. Zawału dostanę, chłopaki. Patrz gdzieś tam, gdzie oni idą, wiesz, a nie tutaj. Słyszę, że przy dworze coś się dzieje. Żmiju od drzwi garażowych głosił. Te rozwalone drzwi garażowe Żmiju tam raczej. Idzie, wchodzi, no, tak się wychylił. I jest, po lewej stronie drzwi. W las, po lewo. Ajajaj. Przeskoczył. No bo to jest taka dzika żmija, nie? No bo to Aszka. No on jest szybki. Łosiu, ty też kiedyś taki byłeś, jak byłeś w jego wieku, nie? I 40 kilo mniej. Dobra, gdybym był młotkowym. Dobra. Wiesz, że garaż będzie? Najprawdopodobniej, no. Ojojojojoj. Też sobie wziąłem snajperkę, no zobaczymy. I mamy tego, Thatchera. O-o. O kurde, ludzie, no nie no. No, bo ja powinienem wziąć, sorry. Zorientowałem się w ostatniej chwili, popatrzyłem na Sledge'a, myślałem, że Sledge jest Thatcherem. No to nie mają podobne tutaj, ikonki. Kurde. No może to i lepiej dla nas, bo oni się na pewno będą nas spodziewali od garażu. O ile są w garażu, nie?
A, nie mamy Twitchki też żadnej, kurde. A Twitchka na co? No bo może dronem poniszczyć te, wiesz, i wtedy termit może założyć, nie? No, już czuję miota pod tyłkiem, niestety. Garaż, garaż, ale dupa. No, jest na dole. Zakładali. Ale możemy iść na A w takim razie. Snajper tu za bardzo nie przyda. Ale chyba nie mają tego. Nie, to podłużej. Jest i miód, i tam... jest elektryk. Powinien być taki granat na dronie, żeby można było podjechać i to wywalić. Dobra. Kamera rozwalona tutaj? Uważajcie na skróty, no. Musimy głównym wejściem. Uważajcie. Aha, dobra, nie. Tu wydaje się być czysto. W tym głównym wejściu. Weźcie ktoś, bo ja jestem dystansowy jednak. No super, z czego? Czekaj. Ja muszę zobaczyć, gdzie mnie zabił. On jest po lewo, po lewo od wejścia jest. Od razu drzwi po lewo takie. Zemsta, kurde. Ja poszedł do środka. Go nie zauważyłem, kurde, czaisz? Ale pomściłem cię przynajmniej. Bardzo dobrze. Okej, okay, ja trochę zrobię dywersji z tyłu. Jest koleś na schodach, Chcę to z shotgunem, Na schodkach. Tu można łosiu wejść. Okej. Okay. Tu uważaj, będzie zaraz Seto. Barykadowali się za, na prawo. Za schodami był. Rozwaliłem kamerę tylko. Jest. Skanujcie go może przez ścianę. On poszedł na górne, do góry schodami. Rzucił C4, rozwal to. Tu jest graba C4, uważaj. Dobrze mówię? Mogę. Nie wiem, coś tam mryga rzeczywiście. Graba umiesz rozwalić? Przy futrynie drzwi. A, dobra. A, to jest ten jego graba. A, to jest to. Rzucił śmierdziela. Ty, czekajcie, ja poczekam cię, bo ja tu mam termite'a. Mamy mało czasu, słuchajcie, już. Co to się nie wychyla na razie, nie wiem gdzie on jest. A tam co to mruga? To jest ten śmierdziel? No może mrugać C4 albo śmierdziel, tak. Kurde, nikogo nie idzie przy bombach. Ja jestem tutaj, grałem, uważaj. W krzakach. No, a nikogo nie. Ta bomba w kuchni jest pusta. To mamy jak tam zejść? Tam chyba sufitem się da wejść. Oni nie są bezpośrednio przy bombach, tylko w pomieszczeniu obok. No kurde, nie wierzę. Musiałem go utrafić. Fuck. Z perfajerem i trochę za wcześnie. Cholera. Błąd. To jest blokada, uważaj. Po lewej graba będzie w tym pomieszczeniu. Jestem ranny. Kurde, nie jesteś trochę daleko od nas. Wiem, ale ja mam rozdrajacz, to się już nie wiem. Musisz tu przeskoczyć, nie dasz rady. Musi od razu w lewo dawaj w tego typa. Jak w dzika. No właśnie, i teraz spróbuj Adama podnieść. 15 sekund. Może spróbujcie już to ubić ich. Fajk! Za mało czasu. Źle ci powiedziałem. Jeszcze jeden! Gdzie on jest? Kurde, nie mogłem... Nie podniosłem tego? Podniosłeś, rozbrajesz. Dlaczego nie mogłem tu postawić? A jakby była jedna sekunda i byś zaczął kłaść, to byśmy tak przedłużyli? Tak. Trzymam to, F się kładzie, czy nie? Granat wyciągnąłem. F się kładzie, no. Tylko trzeba być w odpowiednim miejscu. Trzeba być tylko w tym pomieszczeniu, nie?
Nie. Czasami jest tak, że nie w każdy punkt w tym pomieszczeniu, nie wszędzie można położyć. W większości miejsc można, ale czasami się zdarzy właśnie tutaj między tymi samochodami. Myślę, że tam jest problem. No, na kurde. To biuro, konsula? Gdzie sobie pójdziemy? No bym chociaż kurde podkładał, a... No dobrze, no biura, konsula. Nie no, wiesz. Dlaczego granat wyciągnął? Że zaczął rzucać granatem, kurde. No właśnie, widziałem, że ten granat poleciał. Może nie, na pewno potem. Nie chcąc. A może tak. No to trochę. A wiadomo, gdzie ten ostatni był w ogóle? Trudno powiedzieć. No może specjalnie uciekał. Mówili mu, uciekaj, nie daj się zabić! Uciekaj. Nie znaleźli zakładnika, chyba wszystkich pozabijaliśmy. Jägera, jak rozkładasz? To, aha, nie położyłeś. Żeby go nie stawiać na tych ścianach, które można wzmocnić, bo potem wzmacniając ścianę się Jägera niszczy, ale... Okej, tutaj nie, na tej z telewizorem jest spoko. Chciałem ustawić tak, żeby z okna nie widzieli, ale... Popatrzcie, jak to szybko przez kamerki, póki jeszcze są, czy od którego miejsca oni idą. Tak, spoko. Nic nie widać, stary. Sprawdziłeś kamerę? Tak. Kurde, takie miejsce trochę w kichę niwo. Wjechali, na parterze są. Znaczy wiedzą mniej więcej, gdzie jesteśmy, ale... No, jest jeszcze... Oni wjeżdżają od E, od wschodu wjeżdżają. Od E, okej. I to jest, kurde, dobra info. Znaczy te drony od E wjeżdżały, nie? Tutaj, ale... A, zabił mnie. Żmiju to jest kurde przebiegła bestia. Na parterze są, w holu takim głównym jakby recepcja. Z zegarem, no, takie coś. Tu był, widziałem przebieg. Rocky, uważaj, gdzieś tam po twojej prawej, tutaj biegał. No kurde, bez jaj, Żmiju, że mnie widział, ty. Ja już kurde celowałem. Gdzie on tam jest za tymi drzwiami? Pod drzwiami załatwił. Ja widziałem ruch, ale ten... Nad obrotowymi schodami. Rok, masz go. Kurde, widziałem tego Żmija. Aj, Żmiju wchodzi aż tam z boku. To za potwór. Kurde, ten... A ci kurcze, HS zrobił niespodziankę, Rok. Nie widziałem nawet tego granata, nie ma oznaczenia granatów. Co, lubisz ich denerwować, tak? Ładne farty i tak dalej. Wygląda tym totalnie. Brzmi, ja to widziałem, tylko że kurde, myślałem, że pobiegł gdzieś tam obok i tak czekałem na dobry moment, aż do drzwi podejdzie. Nie wiedziałem, że no, ładnie jest sklepalnik. 3-0. Czaczki. Dobra, grajmy panowie, bo... Już widziałem, tam Brzmi u was strasznie wjechał. Tam już nawet nie patrzyłem na to, co się dzieje z przodu. Robi siekę jakąś, 8-1 tu widzę. No. Dzisiaj mu tak idzie, on przecież nie gra tak dobrze. No właśnie. Ojej. Znaczy trzeba brać, on wchodzi szybko, nie? Jakby nie do końca zna miejsca, ale wchodzi szybko i dobrze szybko strzela, nie? No kurde, zamiast strzelać od razu widziałem kurde pod drzwiami, że coś się rusza, ale mówię, poczekam aż podejdzie bliżej. I to był błąd, bo on kurde na schodkach się ustawił i mnie ściągnął jak na widelcu. No. Tak cię ściągnął jak na widelcu? No dokładnie tak. Jak makaronik. Jakby Izzy miał makaron na widelcu, tak szybko zniknąłem. O, parterek, tutaj ktoś śmiga, Żmijek, kurde, ale Żmiju jak biega, to tak jakby był, kurde, szalony, wścieklizna. No, tak, on się szybko rusza, nie mogę patrzeć na jego ekran, jak gra, ale to przynosi skutek, nie? Rusza się trochę jak Izak, chociaż Izakiem tak nie rzuca strasznie, jak Żmijem. Izakiem tak nie spali jak Żmiję. No bo jak się patrzysz u niego na ekran, to masz wrażenie, że ma ADHD, nie? U Izaka jest jednak bardziej tak. Izakiem nie rzuca jak Żmiję. Dobra, jestem tarczowy. Jeszcze nie grałem za dużo dni.
I nie znaleźliśmy niestety gdzie. Na pięć, tak, może jest tam gdzie my byliśmy. Jest tu wejście przez dach? Nie ma takiego, nie? Powinno być, chyba jest tam świetlik od schodów, wiesz? Świetlik, tak, ale takiego drewnianego jakby włazu nie ma. Dziękuję. Tak, już poszli. Bokol, kurde, jakie rambo. Dobra, uważajcie, oni są... Żmiju na obrotowych patrzy, Żmiju patrzy na obrotowe, uważajcie. Żmiju patrzy na co? Na obrotowe schody. No półokrągło jest straszny. Gdzie jest? Gdzieś... Zabiłem Izdiego. Tam jest jeszcze... nie wiem. A. Bieger był. Tu się nic nie dzieje. Żmiju też jest dostał, tam przy tym miejscu. Dobra, kamera jest. Uważaj, bo ja graba wychodzę naprzeciwko ciebie. Dobra, ale kurde go skosiłem. Kurde, nie wiadomo gdzie to jest. Dobra, znalazłem bombę. A nie, czekajcie. Jak tam Rocky zabijasz? Bardzo. Nie mogę znaleźć miejsca. Ostatni został, tak? Ostatni. Cztery mi rzucił. Kurde, przeżyłem, dobra, mam go. Hibel busty. Gdzie jest? Oznaczajcie, jak wiesz, gdzie jest. Bo my nie wiem. Tu bardzo. Mam go. Dzięki. Bardzo ładnie. No i bardzo ładnie. No ale poszedł wyrok, jak nie wierzę. Ale patrz, nawet nie strzelał przez zaciągniętą tarczę, od razu opuścił go. Ale rzucił mi te cztery. Honorówka, jak kurczę, patrzcie ich, jacy pewni. Dowieziemy to jeszcze. Może teraz co? Spróbujmy garaż? Spoko, pociągniemy. No możemy ten garaż, jasne. Możemy spróbować. Robię algotypa z cuksami wtedy. Spokojnie. Jeszcze to wyciągniemy. Trasz to w ogóle, kurde, nas w tym czacie. Niech sobie piszą. Stracili czas na taktykę, kurde. Nie będą grali, ja będę pisać. Ja już mam zbindowane te wszystkie teksty, także spokojnie. Kozaki, kurde, nie? To jest najbardziej popieprzone ustawienie tarczy. Nie mam żadnego miuta. Takie poprzeczne. No tutaj wiesz, na schodach, nie? Muszę to przeskoczyć i... Dobra, znaleźli to. Zabezpieczamy na górze? Ktoś tam poszedł? No, ale poszedł. Było. Tak się wybieram. My. Też mam jedno jeszcze. Chodzi do garażu, co? Bomb located by op 4. You can stop. Kurde, guziki pomyliłem. Ja też tak ostatnio wysadziłem wszystkich członków zespołu T4. No to brawo! Nie wiem, czy my mamy z tobą grać! Tak, tak. Już własnym wysadziłem. Alarm? Skanują chyba, co? Co właśnie, oni tak pyrkają? Z jakiego kierunku poszedł ten fuse? Weź tu zabij ten alarm, dobra. Aj kurde, trafili mnie w tej recepcji. Jak zakładałem blokadę. Ale założyłeś, widzę. Zdążyłem, no. HS mi załatwił. HS zwisa w tej... przy tych okrągłych schodach z sufitu. Okej. Okay. Rozwalają garaż, lewy. Nie, prawy, prawy. Drugi też chyba.
to zaglądasz, grubaś. Szczerze to ty, tak kurde. Ktoś garba... No nie, no kurde, schody, schody! Jak celuje. Termit wypala drugi drzwi w garażu. Tak jest. Które schody mówicie? No nie, te. Rozwalają, dwóch ich jest przy garażu tam, przy garażu. Wiesz mi, że w garażu to hiperdola właśnie. O fuck! Żmił. Wbijają do garażu? Wbijają do garażu, jest tam żmił właśnie. Nie wiedziałem totalnie. Ej, co? Są za białą ciężarówką. Wbija za biało jest, no. Podłożył za białą i wybiega na zewnątrz. I na schodach jeden, na schodach jeden. Cholera. No niestety. Żmiju jest potworem. Nie. Żmiju is monster. To była akcja żmija. Ale zobacz, to było mu trudniej, bo nie zabił pierwszym strzałem. Czasami tak bywa. Motto tej gry. Ale za to jesteśmy ładniejsi, panowie. Nasze błędy. No i moi drodzy, kończymy nagrywanie. Jak widzicie, żmiju skierował tutaj, wykierował i tyle. Ja po prostu zamykałem i było mi bardzo przykro. Mam nadzieję, że przynajmniej ocenicie ten filmik i dacie łapkę w górę i w ogóle będzie wszystko w porządeczku. Trzymajcie się do następnego materiału z Rainbow Sixa. Cześć!